Cześć moi drodzy, dzisiaj taki szybciutki odcinek z Tokio, bo zaczął się event. Event Better Together. Na tym evencie Pokémony na dziko, bossy, field researcher, podczwórny exp załapanie, to jest bardzo dużo. I poziomy przyjaźni wskakują szybciej. To jest bardzo ważny bonus, na którym warto się skupić. Na pewno tutaj będę starał się codziennie wysyłać do jak największej liczby osób gifty z Japonii, z moich friendów. Oprócz tego jeszcze tutaj mamy taki czasowy research. Mam nadzieję, że w tym researchu znajdę Tandemausa, nowego Pokemona, który ewoluuje w Mousehold'a i co ciekawe, działa to tak, że jest szansa 1 na 100, że zrobi nam się forma ewolucyjna nie z 4 myszkami, tylko z 3 myszkami. Taka rodzinka, 2 plus 1. Także moją najlepszą szansą na tego Pokemona będzie zrobienie tego researcha. 30 Pokemonów, 5 field researchy, 3 km, 20 tysięcy expa. Prosta sprawa, piecząteczki. One dostęp remote ride passa, ale fajnie. Bang! Ale słuchajcie, temat tego odcinka jest zgoła inny, bo oprócz tego, że teraz zaczął się event, który jest fajny, obiektywnie, bardzo fajny event. Exp razy 4, super. Szybsze rośnięcie poziomów przyjaźni, super. No ale Ultra Unlock zawsze jest, co roku, jednym z najlepszych eventów w roku. Ale w tym roku Ultra Unlock będzie miał kilka części, bo już zaraz po aktualnym evencie będzie event z nowym Shiny, Togedemaru. Siła stali od 25 do 30 lipca. W tym evencie warto zwrócić na przykład na Beldama. Dalej Metagross jest bardzo silnym Pokemonem. Jak będzie kiedyś Mega, no to będzie bardzo, bardzo silnym Pokemonem. Ale najciekawsze w tym evencie jest zgoła co innego, a mianowicie Raid Day i premiera Mega Lucario. Tak, Mega Lucario był wyczekiwany przez lata przez fanów, od kiedy tylko weszły Mega Ewolucje. Wiele osób znam takich, które nie mogły się doczekać, no kiedy ten Mega Lucario, kiedy Mega Lucario. W tym w sumie ja, no bo przecież mam już od ilu lat przygotowanego takiego Shiny Lucky Lucario. Co najmniej 3, jak nie więcej. Także 27 lipca, zapamiętajcie tą datę, od 11 do 17 Mega Lucario zadebiutuje na Mega Rajdach. Zbijamy go typami walczącym, ziemnym, ognistym. Seta to jest 1544 z weather boostem 1930. Pan mnie przepuszcza, no bo mam zielone światło w sumie. Najlepsza kontra to będzie Primal Kyogre, Mud Shot, Precipice Blade. Będzie zwiększona szansa na Shiny i Lucario na tym evencie, więc super sprawa dla tych, co jeszcze takiego Shiny nie mają. Ja zawsze staram się robić Lucky Shiny Mega, jak robię jakiegoś Megasa. Zwiększona szansa na Rare Candy XL z lokalnych rajdów, czyli nie rajdując na remocie, tylko osobiście. 1,5 razy więcej expa z rajdów. Limit remote'ów będzie zwiększony do 20. Oj, coś ostatnio Niantic dużo robi eventów, gdzie jest zwiększony limit remote'ów. Z jednej strony to dobrze, z drugiej co? Co się dzieje? Brakuje kaski, panowie? Dobra, nie będę się z tego naśmiewał. Dla graczy raczej to jest wygodna sprawa. 5 dodatkowych, darmowych, pomarańczowych ride passów z gymów, super. I no jeszcze jak kupimy bilet, zarówno wartość około 30 zł, 8 dodatkowych ride passów pomarańczowych, 2 razy Stardust z rajdów, 3 razy więcej expa z rajdów, to jest w sumie ciekawy bonus. Zwiększona szansa na Rare Candy XL z rajdów i jeden gwarantowany Rare Candy XL po złapaniu Lucario. Fajny bonus. I złapany Lucario w ten dzień będzie znać atak Force Pound. Oprócz tego dostaniemy takie ubranka, maska Lucario, ale tylko jeśli kupisz bilet na event przez sklep internetowy, czyli przez stronkę internetową. Dobra, idziemy w sumie cały czas prosto, bo Skytree jest tutaj po drugiej stronie rzeki, a tam jeszcze robię takie kolejne zakupy. Potem jadę kupić drugą walizkę dzisiaj, słuchajcie. Dużą taką, no bo się nie zmieszczę jednak, tak jak planowałem się zmieścić. Za dużo rzeczy zakupiłem tutaj w Japonii, niestety. Hej, to jest jakaś świątynia Imado, shintoistyczna. Może wstąpimy sobie do świątyni po drodze, jak uważacie. Zaraz wam ją pokażę. Pan budowlaniec sobie kupuje z rana jakieś napoje. Napoje, bardzo fajna rzecz w Japonii, bardzo charakterystyczna. Właśnie takie automaty, ale oczywiście można kupić taniej w konbini, a jeszcze taniej w supermarkecie. To jest tyle fajnych, słodkich, ciekawych smaków, że trzeba bardzo uważać, żeby nie konsumować za dużo cukru. Tędy w lewo, te japońskie samochody mi się podobają. Są takie, jakby wiecie, idealnie na wymiar, żeby wypełnić cały sześcian, nie? Wydaje mi się, że to dlatego, że tutaj są takie wyznaczone miejsca parkingowe. I wydaje mi się, że niektórzy mają takie miejsce parkingowe, żeby po prostu te auto jakby w sam raz wypełniło je. Chociaż większe auta też są i mają fajne znaczki z przodu. Generalnie tłumaczył mi to Kiyoshi, że na przykład jest auto Honda albo Toyota, ale z przodu ma inny znaczek w zależności od jakiej serii jakby jest to auto, czy z jakiej klasy aut. O, widać Tokyo Skytree w tle. Tam muszę dojść, bo tam jest sklep Pokémon, najbliższy mojego hotelu. Tu jest gdzieś ta świątynia, słuchajcie, shintoistyczna. Nazywa się Imado Jinja. Niech zgadnę, jest gymem w Pokémonach. Czy tu jest napisane Imado? Możliwe. Także tak, świątynia jest gymem, ale ładna. Tutaj jest takie mini wejście do świątyni. Rajda na świątyni sobie zbijemy. Oczywiście tutaj trzeba zachować spokój, względną ciszę, nie krzyczeć w świątyni, zachowywać się kulturalnie w Japonii. O, to ciekawe, te znaki, jak był festiwal kultury okinawskiej, na którym byliśmy parę dni temu, to te znaki reprezentowały Okinawę. Może tutaj jest jakieś ich lokalne bóstwo, albo po prostu osoby z Okinawy zasponsorowały te lampiony. Kiyoshi mi tłumaczył, że w świątyniach można zasponsorować właśnie lampion ze swoim na przykład nazwiskiem albo nazwą firmy.
Można też wykupić sobie taką tabliczkę i zawiesić modlitwę w takim miejscu. Przed wejściem do świątyni Shinto należy obmyć ręce taką rytualną wodą, żeby być czystym, i potem już można podchodzić się modlić. Modlitwa następuje poprzez wrzucenie pieniążka, uderzenie w dzwon, pokłonienie się. Pani się kłania dwa razy, klaszcze w dłonie dwa razy, kłania się jeden raz i modlitwa zaliczona. A ja wszedłem, słuchajcie, tylną bramą do tej świątyni, bo oczywiście do każdej świątyni się powinno wchodzić bramą Torii. To jest taka brama, albo jak mi tłumaczył Kiyoshi wczoraj, Torii to i jest dłuższe. Ja tego nie umiem tak mówić jak oni, bo japoński jest językiem, w którym nie dość, że tony mają znaczenie, czyli czy mówisz Torii, czy Torii, wiecie, albo ma też znaczenie długość sylaby, nie? Torii to jest co innego niż Torii i tak dalej, więc najtrudniejsza jest ta wymowa w języku japońskim, przynajmniej dla mnie. No i zobaczcie, jakie są piękne pokestopy wszędzie, nie? W ogóle ten nasz hotel jest na dzielnicy Ameyoko, to jest dawna dzielnica ze świątyniami, więc jest tu bardzo dużo świątyń i takich symboli religijnych. No i tu jest taki park właśnie kolejny, bardzo spokojny, bardzo ładny. A te postaci mitologiczne strzegą tutaj wejścia do środka. Bang Sandygast. Pani mnie prawie przyjechała na rowerze, ale dobra. Raz po chodnikach, raz po ulicach. Nie ma ścieżek rowerowych tak dużo jak u nas. O, stąd już świetnie widać Skytree. Już jestem dosyć blisko, wydaje mi się. I tutaj taki park, Sanyabori. Bang, bang, questy musimy zaliczyć do notabene też questa. Ale tutaj mam niepokręconych pokestopów. Jakbym tutaj do Tokio przyjechał na taki event, gdzie jest ekstra na przykład razy 10 za nowo kręcone pokestopy, to by było chyba najlepsze miejsce na świecie, nie? Obok Nowego Jorku gdzieś tam zapewne. Rowery są bardzo popularne tutaj w Tokio. Raczej większość osób nie posiada auta, no bo i po co, jak wszędzie można dojechać metrem, pociągiem, a jak gdzieś blisko, to po prostu rowerem. Dobra, zachciało mi się pić, tylko patrzę, który automat jest na karty też płatnicze, albo chociaż karty Suica. Suica albo Pasmo są takie karty metropolitarne w Tokio. Nimi można płacić za metro, za pociągi, ale też nieraz na przykład za picie w automacie albo za różne inne rzeczy. Na przykład taką skrytkę na stacji metra, gdzie się chowa torby, jak jest nam za ciężko. Bardzo wygodna sprawa. Dobra, nie mam na tutaj Suica ani na Pasmo, ale jest na banknoty. Także sobie coś kupimy do picia, bo jest dzisiaj bardzo duszno znowu. Od jutra ma być po 32 stopnie. No i tutaj codziennie jest bardzo, bardzo duszno. Także co ja bym sobie tutaj się napił, słuchajcie, dzisiaj? Najzdrowiej byłoby zieloną herbatkę z rana, ale jeszcze kawka mnie tutaj nęci. Taka na przykład Sangaria. Wygląda dobrze. 110 jenów kosztuje? Tak jest. No kawka z rana się przyda, słuchajcie. Kawka na zimno, w butelce. Mega wygodna sprawa. Mam 1000 jenów w portfelu? Mam. To jest tysiaczek, tysiaczek. Dobra. To wrzucamy tutaj tysiaka. Bang, bang, bang. No i poproszę o kaweczkę. O, ale dobra kawa. No i resztę wydaję. O, same stówki mi poleciały. Stówki i dziesiątki jenów. Ach, dobra. Będę miał trochę klepaków, ale kawka wleci ostro. Szczerze, dobrze, że nie ma takich rzeczy w Polsce. Dostałbym cukrzycy. Ale dobre. Jak kawa ze Starbucksa, tylko słodsza, duża. I to mnie kosztowało, słuchajcie, 3 złote. 3 złote taka kawka. Kocham ten kraj. No i dobra, połapmy, dokończmy pierwszą stronę zadania i zobaczmy, jak to się rozwinie dalej. Tak to wygląda z dołu. Jak coś, to wieża Skytree ma ponad 600 metrów. Dobra, questik zrobiony, dotarłem do Pokémon Center Skytree, ale to nie jest w tym odcinku. Czekajcie cierpliwie, nie chcę zaburzać tej kolejności, wszystko będzie w swoim czasie. Na pewno się doczekacie. Który to jest gym? Jest tutaj Pokémon Skytree. Tak jest, Pokémon Center Skytree Town. Bardzo fajny gifcik, paru osobom wyślę, mam nadzieję ze znajomych. Postaram się, staram się, moi drodzy, ale tutaj wszystko tak szalonym tempem idzie, że już niedługo koniec wycieczki, kurczę. Ale filmów będzie dużo, nie martwcie się o to. Dobra, czyli mamy tak, ten etap zaliczony, tutaj są te tandem mausy. Jak nie mam gdzieś w którejś nagrodzie do odbioru? Mam nadzieję, oby. Pokémon Center Skytree. Lubię Skytree Town, to jest taka ogółem galeria handlowa po prostu pod wieżą Skytree. 600, notabene, metrową. Bardzo łatwo widać ją z daleka, to jest na pewno jej zaleta. Nie zgubisz się, jak idziesz do Skytree, no to na pewno będzie łatwo trafić. Druga zaleta tego Pokémon Center, nie trzeba płacić podatku VAT. Niestety w większości centrów Pokémon tutaj w Tokio, gdzie kupowałem, no to trzeba płacić ten podatek. To nie jest duża różnica, bo VAT wynosi w Japonii tylko 10% na tego typu towary jak pokemonowe zabawki. Ale tutaj na przykład właśnie turyści na wizie turystycznej mają jeszcze lepiej, bo VAT-u w ogóle nie płacą. Także Japonia ma
bardzo ciekawe przepisy. Nie wiem, czemu tak robią, ale tak od bardzo, bardzo wielu lat tak jest, że turyści nie muszą płacić w ogóle VAT-u w Japonii z jakiegoś powodu, ale tylko w tych sklepach, które po prostu są częścią tego programu rządowego, powiedzmy, do odliczania sobie podatku VAT dla turystów. Może, żeby zachęcić jeszcze bardziej do turystyki? Nie wiem, pewnie taki był cel tego programu. O, jest Thunder Mouse. Jest Thunder Mouse. Fajne miejsce do złapania tego Pokemona. Na pewno zapamiętam to na zawsze. Jak miałem odcinek z moich ulubionych Pokemonów, z każdego typu i tak dalej, no to ludzie mi mówili, co, jak możesz lubić Pokemona, dlatego że masz z nim jakieś super wspomnienia czy coś? Przecież Pokemona się albo lubi, albo nie lubi, tylko na podstawie tego, jak wygląda. No nie, moi drodzy, tak to nie działa. Wiadomo, że zawsze w życiu bardziej nam się dobrze kojarzy to, z czym mamy fajne wspomnienia, z czym mamy miłe skojarzenia, a niekoniecznie oceniamy wszystko tylko po samym wyglądzie. Bo czy ludzie oceniacie tylko po wyglądzie, czy jednak też po tym, jakie uczucia wam towarzyszą, kiedy w ich towarzystwie jesteście. Tak wygląda Thunder Mouse, moi drodzy, ale śmiesznie krzyczą. O kurcze, małe babyki chcą chyba jeść. Ewolucja kosztuje 50, dobra, Rare Candy mam gigantyczne ilości, a dzisiaj jeszcze dużo zakupów do zrobienia, jeszcze dużo rzeczy. Cześć Wojtek, jedziemy z Wojtkiem. Znalazłeś jakieś sklepy z ubraniami? Tak. Super, bo ja tutaj w Japonii w ogóle nie rozumiem czemu. Ubrania są tańsze, a lepszej jakości niż w Polsce. Torby, plecaki, wszystko jest po prostu tańsze i dużo lepszej jakości. Kosztuje na przykład coś 200 zł, a w Polsce by kosztowało 600 takiej jakości. Nie czaję tego, więc następnym razem, jakbym się kiedyś tu wybierał, to muszę się przygotować na większe zakupy. Słuchaj, nowy Pokémon jest, widziałeś? Nie wiem, od 10 zapomniałem, że tak, dzisiaj od 10 jest i zobaczymy, czy mam wersję rodziny trzyosobowej. Ona jest rzadka, raz na 100. Nie, czteroosobowa. Ale w sumie to tak jak moja rodzina też jest czteroosobowa, więc dla mnie ta wersja jest bardziej pasująca. Także Mouse Holda bardzo łatwo dodać sobie do Pokédexu i 4 razy exp na tym evencie załapanie. Bardzo fajny event, to jest taki krótki filmik, tylko dla was informacyjny, żebyście wiedzieli o tym mega lukaro, żebyście go nie przegapili. A tymczasem robię tutaj inne rzeczy, tworzę dla was inny content w Tokio, w Japonii. Pokémon Centers, wszystkie Pokémon Centers zwiedziłem w Tokio i Yokohamie, także będzie masa kontentu z tych sklepów pokémonowych i nie tylko. Nie przegapcie kolejnych filmów na kanale. Trzymajcie się, obejrzyjcie inne propozycje i na razie. Cześć!